Rowina Sempre, na dziś robimy challenge Head Trauma. Dokładnie tak. Jest to dość ciężki challenge, więc no. Dlaczego część ciężki, no już widzicie dlaczego. Halo? Isaac? Spawn jeden kart, nieopłacalne. Okej, okay. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego challenge'u, zapraszam. Świetny był. Z drugim razem go przyszedłem. To fajnie działa na te małe gnoje, na Duke'a też będzie fajnie działać. Fajne to jest, bo nie muszę być blisko niego, a mogę być z daleka. To jest fajne. Okej. Okay. Hip hop. No i go. Basement 2. Już nie wyglądam. O, HP dostałem fajnie. O, runa. Jera! Jest! Czytałem w ostatnim odcinku, co to robi. Help! Nie! Zostawiamy sobie to. Jest tak opłacalne. Oby nie pająki. Yeah. Dobra. Jera jest tak opłacalna, czy tam Jera, no nie wiem jak to się czyta. Umiecie w kółku? Ja też umiem. Jest tak opłacalna. To podwaja ilość przedmiotów w danym pokoju. Jeśli nie widzieliście poprzedniego challenge'u odcinka, zapraszam was bardzo serdecznie. Świetnie było. Okej, okay. Tam by było fajnie wejść. Czyli na grid mode to by było wspaniałe. Bo z rzeczy sklepu dostajemy za darmo. Tego nie wspominałem. Wiesz, ty se padnij. Potem tamten padnie. Widzicie oboje, tak? Oboje, dobra. Łatwo. Białe serce jeszcze, świetnie. Hip-hop. Go. Cztery serca z powrotem, już by było pięć, ale no. Okej. Trochę też ciężko się tak bije, ale no. Zaraz jeszcze HP dostajemy, ono właśnie. Tak. Mamy 5 HP, świetnie. Pięknie, okej. Okay. Ciekawie się tak bije. Jakiś ciężki challenge to nie jest. Ja mi bomby nie musiałem marnować, choć takiej nie mam. Fuck, się zblokowałem. Idziemy prosto na bossy, kuźwa, co my się będziemy. Nie czytałem, kto to jest. Jakiś kolega fajny. Albo i nie fajny. Okej. Okay. Giniesz, mordo. Go. To mi się przyda. Range up. Range up. No, jest to większe koło. Halo? O. Halo? Gdzie ty idziesz, Isaac? Mój pad coś ma opóźnienia czasem. No co, no?
Jak można, idziemy. Fajnie by było trafić do Devil Roomu. Wydaje mi się, że ta runa kopiuje też rzeczy z Devil Roomu. Jeśli tak, to świetnie. Jeśli to by był Angel Room, to jeszcze lepiej. Bo w Angel Roomie przecież są same najlepsze rzeczy. Co to za mały, co to? Okej, wiem co to jest. To mi niepotrzebne. Nie pamiętam, bym z tobą walczył koleś. Ale cię załatwię, tak czy siak. Weź sobie te larwy, gościu, wsadź głęboko. Głęboko sobie je wsadź. Te swoje strzały też. Nara. For the room. Plus 3 range, homing, fierce, a to jest... Tylko na jeden pokój. Chyba. Nie wiem. Takim czołgiem. Mod na czołgu. The Binding of Isaac. Zagraj już dziś. O, pół HP. To może być sekret. Rozwałka. O, gówno. Da się tutaj zwłaszcza. Moneta, fajnie. Żyćko bym wolał. Niebieskie też. Wydiuki, bo wyrespicie cytryny, no właśnie. A ich nie trawię. Ha, uznasz. Jeśli ty mały diglecie. Przeszkadzał mi tu tylko będzie. Dobra, ogłuszony. Jak ogłuszamy, to my strzelamy kamieniami, nie? Chyba. O, to na Gardiego będzie OP. Ja se tu stoję i on mnie trafić nie może. Mega. Świetnie mi się to podoba. Dobra, to co tam u was widzowie, jak wam dzień mija? Mi mija świetnie, dzień prawie użyłem bardzo fajnego przedmiotu przypadkiem, ale nie, na szczęście nie użyłem, więc jest świetnie. Więcej takich bossów poproszę. No i pięknie. Villa. Shot speed. Teleport Isaac to the boss room. Co by było przydatne, no ale... Story. Jerry potrzebuje. Okej, okay. Dips. Okej, okay, go. Spawn. O! Dwa soul shardy, przydatne. Fuck! O! Oh. Pigułka nie wiadomo, to nie, pigułki nie chcę. O wy kuźwa, kupy jedne wy. A my często mieliśmy ten ryj taki jak oni. O nie, idź mi z tymi cytynami, wydupiaj. Zium. Mamy dwa soul hearty.
show hardy oczywiście. W poprzednim odcinku to chyba wymyśliłem. Dobra, a! Fuck. Ogłuszymy cię i rozwalimy na atomy, na kawałki. Musi użyć tą Jerena, ale nie mam na co. Okej, świetnie. Ciebie bym chciał pierw załatwić, bo ty skaczesz i strzelasz. Dobra, a wy to tam luz. O, też zaczęliście strzelać. No nie fajnie. Ale zwróciło mi się monetką. Czaruję, patrzcie. Fajnie to wygląda. Już mi odwala. W tym Ajzaku. Fuck. Trzeci challenge nagrywam pod rząd. Where is boss? O nie! 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 Tylko nie wy! Myślałem, że jeszcze diglety z podziemia, a to tylko klucz na szczęście. Te 16 do 20. Ale to ja to użyję, a to sobie wezmę mej... Nie! Nie, 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 nie chcesz mi mówić, że już... Użyłem Jerry. Kurde. Zabiję się po prostu. Jak to możliwe, że ja użyłem, no... Kuźwa. Dzięki. No jak to możliwe, no smutno mi teraz. Przypadkiem to się stało. Fuck. Zgłoszę raport na policję. Napiszę pozew do tej gry. O nie, kuszące klucze, tu mi może coś wypaść. Fuck, no i dupa. Było stać w miejscu, się nie ruszać z dupą. Szczęście się zwróciło. No i tu teraz by się przydał. Nawet jeden soul or black heart into the... Nie rozumiem, dlatego biorę to. Ha. Chwila, chyba wiem. Nie mogę tego teraz użyć, to ja chyba wiem. Gdzie tu było to leżące serce? O, prawie wkopałem. Ja chyba wiem. Halo? Halo? No i dupa, nie wiem co to robi jednak. Wiem, że się wysadziłem niefajnie. I pół HP mi zebrał. Czy tam cały? Gdyby to były magnetyczne strzały, to super. Nie, 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 nie skaczcie, nie, proszę, nie. Proszę, nie. Pięknie. Teraz ma... Nie, mama. Monstro. Monstro good, fajny. Nawet dwa. Typo fajny. Łatwy teraz do pokonania. Ten challenge jest w ogóle łatwy, jeśli chodzi o bossy. Jest fajny, przyjemny. Gdzie ty tam strzelasz? Mnie tam nie ma, gość. Oj. A ja wiem, chyba to mi zamienia czarne serce na zwykłe czerwone, czyli to jest takie jakby hip-hop będzie, jak mi się wydaje. Ej, to na matkę będzie OP, to czym ja strzelam, bo ja się ustawię w kącie tak, żeby jak spadnie jej noga, to będę bił jej nogę i jeszcze się ustawię tak, że jakby przy drzwiach się pojawiło jej oko, to będę bił jej też oko. Więc to jest OP, ten challenge.
same challenge dziś robię, kuźwa. Łatwo! Hip hop. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Under room. Fija, jeszcze raz, co? I got a chance to find the Bible in Libiales. 50% higher Angel Room. Angel Room jednak. Angel Room jest tak dosrany. I proszę, jeszcze dwa razy hip hop. Będę zadowolony. Nie wiem, co to robi. Pierwszy raz się z tym spotykam. O nie! Nie! Okej, okay, już wiem, co to robi. Nie jestem wcale zadowolony. Oh fuck. Trzeba dobrze umieć manewrować. No właśnie, żeby się na minę nie wpieprzyć. A tu sobie pójdźmy. A, to był mój błąd. O, tak co mogę stać. Hehehe. A, wejdźmy. Opłacalne bardzo. Bardzo opłacalne to było. Na spontanie, czysty spontan. Bo nie wiem, mieć ich paska czy coś? Nie chciało oczywiście. Ten będzie na wykończeniu. Jeden. A. Pewnie tamten, co tam po nas. Dobra. HP kuszące. Tyle. Biblioteka chyba... Nie. Ale to też przydatne. Jeśli się pojawi sklep gdzieś oczywiście. Czemu jest cały czas muzyczka boss fightu? Pomocy. Mam 36% szans na pokój diabła. Nie chcę pokój diabła. To się chce, ale tak już wiem, że dostanę go dopiero po... O, na nich to jest bardzo fajne. Dostanę go dopiero po matce. O, właśnie tu jest matka. Co, idziemy wprost na matkę, nie? Wpieprzamy się na matkę, co wy na to? Oczywiście, że tak. O, i tak będę stał. O, to jest dobre. Jak tak stoję, bo biję z dwóch stron. O, fuck. W sumie z trzech. Jeszcze noga dochodzi. Dawaj, mamuśka. Kojnaszy dziś pokonuje. Nie ma, że nie. Coś moja, mamo. Nogę chyba najwięcej HP dostaje. Nie wiem, tak coś się wydaje. Fuck. Jest źle, bo ja też. Nie, mamo, nie. Jest! Jest! Tak blisko, Boże. Ej, mogę tam wejść. Ja już to z retoksem testowałem. Ręcz i lakap. Nie chcę tam wchodzić, ja już nie. Jest! Rune of Echwaz. Echwaz. Sprawdźmy, co to robi. A, to też będzie przyjemne. Ej, to jest najszybciej chyba zrobiony challenge. I w ogóle run. Tworzy pułapkę na podłodze, kopanie w określonych miejscach z obiektami lub oznaczeniami na podłodze zagwarantuje dostęp na korytarz do korytarza raz na piętro. Odblokuj tę kartę, pokonując wyzwanie trzecie. Okej.
A kolejny challenge to będzie co? When life goes you lemons. Sprawdźmy, jak to ma wyglądać. Jestem ciekaw. Okej. Okay. Mamy lemon party. Strzelamy normalnie. Okej. Okay. To tak łatwe nie będzie chyba do zrobienia. Jeśli chcecie kolejny challenge, no to piszcie oczywiście w komentarzach i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Eluwina.